Wyszlak, Słubickie Łąki, 25 maj 2012. Dzisiaj kilka słów na temat myślenia długofalowego. Wierzę, że jednym z największych wyzwań ludzi, którzy wchodzą na ścieżkę sukcesu, jest nauczyć się myśleć długofalowo. Nauczyć się planować na długi termin. Myślę, że jest to jedno naprawdę z największych wyzwań. Jest to coś, nad czym stale pracuję. W niektórych dziedzinach, w niektórych tematach udaje mi się, w niektórych nadal nie. Ta nasza jakaś chęć do tego, żeby szybko być nagrodzonym, do szybkiego rezultatu, to nasze takie nastawienie, że włożyłem działanie, no więc powinienem mieć zaraz efekt jakiś pozytywny, sprawia, że to długofalowe myślenie nie zawsze jest takie proste, takie łatwe. Planowanie na długi termin, myślenie na długi termin, wielkie wyzwanie, ogromnie ważna sprawa, ogromnie ważna sprawa. Myślę, że to jest coś, nad czym trzeba naprawdę mocno i to każdego dnia pracować. Podstawowa cecha wielkich liderów, wielkich ludzi, ludzi, którzy osiągnęli naprawdę potężne sukcesy, to właśnie to, że myśleli długofalowo. Że nie tylko widzieli rzeczy takimi, jakimi mogą być, jakimi będą, ale konsekwentnie każdego dnia, bez względu na sytuację, bez względu na bieg spraw, bez względu na okoliczności jakiekolwiek, szli w tym kierunku. Nie zmieniali ani o centymetr, ani o stopień kursu. Szli cały czas do przodu. A myślę, że to tyle na dzisiaj. Ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z wagi tego myślenia długofalowego. Że to jest naprawdę ogromnie ważne. Że to nie wystarczy tylko tak powiedzieć, no dobra, od dzisiaj myślę długofalowo i za chwilę, kurczę, co by tu dzisiaj zrobić fajnego, żeby tak dzień miło upłynął, prawda? A właśnie myślenie długofalowe polega na tym, że wielokrotnie trzeba będzie zmusić się do różnych czynności, do różnych działań. Wielokrotnie trzeba będzie robić rzeczy, które mogą być trudne na początku i wcale nie kojarzyć się super, wspaniale, prawda? Ale prowadzą do celów, które ustawiliśmy na długi termin. Myślenie długofalowe absolutnie jest jednym z fundamentów sukcesu, jednym z fundamentów budowania tej swojej przyszłości, tak jaką chcemy, aby była. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej.